Siema, 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 moi drodzy. Witam Was na strzelnicy, sklepie i muzeum Magnus. Co dzisiaj Wam chcę pokazać? Jak już pewnie widzieliście na moim kanale, zapowiadałem, że wracam tutaj do współpracy z chłopakami. Ja będę im pomagał troszeczkę zareklamować ich sprzęt ze sklepu, w którym możecie sobie przyjść, obejrzeć i kupić. No oczywiście, jeśli macie promesę. Natomiast jeśli ich nie macie, nie macie pozwolenia, tutaj też możecie się zorientować, gdzie takie pozwolenie w miarę tanio, łatwo i bez problemu zrobić. Oczywiście, jeśli spełniacie wszystkie kryteria wobec pozwoleń na broń. Dobrze, moi drodzy, z lamek już postrzelaliśmy sobie, to teraz czas na te maleństwa. Te maleństwa to już typowo broń taka obronna, bardziej bym powiedział, niż do sportu. Może służyć jako też kolekcjonerka. Powiem Wam tak, ten mały paździoszek kosztuje 700. To nie jest taki duży wydatek. Natomiast ten troszkę większy paździoszek kosztuje 400. Jeśli się powołacie na hasło SOA, Bractwo SOA, to jestem pewien, że uda się albo trochę tu zejść z sceny, albo na paczuszce pesteczek też się uda zejść z sceny. Więc któreś coś gdzieś zejdzie, na pewno chłopaki się postarają. Są tylko te dwa egzemplarze i nie mamy na razie więcej, więc jeśli komuś się podobają, proponuję pisać, macie w opisie, będzie strony naszego filmiku, będziecie pisać lub dzwonić na strzelnicę Magnus. Wpiszecie w Google strzelnica Magnus w Milanówku, na 100% Wam wyskoczy, tam możecie się przez stronę kontaktować i zaklepywać sobie takie, że tak powiem, zabaweczki. Lecimy! Dobra, co pierwsze? Może tego za 700. Pusty. A, bo tu trzeba... Nawet nie wiedziałem, że on ma tu taki malutki bezpieczniczek. A, to w ten sposób piesek działa. Dobra, zasuwamy. Jak widzicie, te pesteczki jeszcze są mniejsze od tej. O! To taka trochę różnica jak 9 mm i 45 do Colta. Taką właśnie amunicją strzela lama, a te maluszki taką. Załadujmy sobie magazyneczki. Sprężyna bardzo przyjemnie chodzi. 2, 3, 4. Pięć. Na pewno 5 wchodzi. Sprawdzę coś sobie tylko. 6 też wchodzi. Słuchajcie, 6 wchodzi do takiej zabaweczki. Potem sprawdzimy, ile wejdzie do tej. Dobrze, moi drodzy. Ładujemy i bardzo uważamy wtedy już na strzelanie. No to jest takie małe, że się boję, jak tu z tego strzelać. Nie wiem, w dwie ręce, w jedną, chyba w jedną, nie? No, teraz zaskoczyło. Jak pierdnięcie komara, słuchajcie. A. Coś się nie przeładowała. A, wiem dlaczego, zaraz Wam powiem. Pusty. Pusty.
Wiecie, dlaczego się nie przeładowała? To moja wina. Moja wina dlatego, że ten pistolecik jest naprawdę malutki i jak ja go tak sobie włożyłem i zacząłem, wiecie, pewniej go łapać, to tu moja część dłoni przeszkodziła w przeładowaniu. Widzicie, blokuje się. Trochę niżej muszę łapać, żeby przechodził zamek. Zablokowałem i on po prostu się nie przeładował, nie wepchnął całej amunicji całkowicie do tego. Moja wina, przepraszam. Idziemy zobaczyć. Co tam ciekawego się urodziło na tablicy? Pamiętajcie, że to jest pistolet do 5, może max 10, a nie 20 coś metrów. I powiem wam tak. Czekajcie, tu gdzieś miałem mazak, momencik. To była nasza alpaka, czy tam lama. Ten jest mniejszy, to jest jeszcze lama. To jest lama. I to jest lama. To. Więc tak, trafiliśmy tu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Piąty gdzieś mi pobujał się. Natomiast, jak widzicie, z takiego małego kurdupa na 25 metrów nadal trafia się w sylwetkę, tak czy siak. Moim zdaniem to jest i tak dobry wynik. O, poczekajcie. Nie wiem, czy to z niego, ale chyba z niego. Taka mała pysteczka. Naprawdę śmieszna rzecz.